Witajcie, witam bardzo serdecznie, chwała Bogu, cieszę się, że mogę dzisiaj być tutaj razem z wami. Muszę wam powiedzieć, że bardzo dobrze wyglądacie. Naprawdę wszyscy uśmiechnięci, eleganccy, tacy już oczekujący tego, co będzie za chwilę. Zawsze, gdy jadę w miejsca, w których wcześniej przez wiele lat usługiwał mój ojciec, zawsze jest taka pokusa porównania. I dziękuję Panu Bogu za moich rodziców, za to, że mogli przekazać mi prawdę o Ewangelii, prawdę o Jezusie Chrystusie i ta sama pasja, pasja do ewangelizowania, pasja do opowiadania ludziom o tym, jak wielki jest Bóg, jak prawdziwy jest Bóg, ona również udzieliła się mi, mojej siostrze, mojemu bratu, a teraz na nas spoczywa odpowiedzialność, aby tą pasję przekazać również naszym dzieciom. A jestem szczęśliwym ojcem trójki wspaniałych córek. Najstarsza ma 9 lat, ma na imię Sonia. Słowo Sonia oznacza, jest imieniem, które oznacza mądrość. Sonia również uczy się w szkole muzycznej. Pięknie gra na skrzypcach i na święta już szykujemy razem kolędy, aby rodzinnie też Kościołowi usłużyć. Następna moja córka Wiktoria, 6-latka. Wiktoria oznacza zwycięstwo. Piękna, młoda dama, która swoim uśmiechem zawsze wprowadza pokój i radość. I nawet jak widzę, że gdzieś tam dwie osoby się sprzeczają, mówię do mojej małej córki, idź tam, uśmiechnij się do nich. I ona wchodzi, uśmiecha się i już koniec sprzeczki. I najmniejsza Gracja. Gracja, słowo Gracja, imię Gracja oznacza łaska. Wdzięk, uroda, łaska. Ma 2,5 roczku, w lutym skończy 3-latka i słuchajcie, to jest taki wulkan energii. Jak ona wskoczy między ludźmi, to wiecie, to ludzie po 5 minutach już są zmęczeni. Jestem pastorem, od 2 lat jestem pastorem zboru Kościoła Zielonoświątkowego we Wrocławiu, Kościół dla Wrocławia. Wcześniej byłem pastorem w Janowicach Wielkich przez 6 lat. Jeszcze wcześniej prowadziliśmy ruch młodzieżowy Misja Polska, młodzieżowy ruch misyjny. Może niektórzy z was słyszeli o też następstwach tego Generacja T, czy Generacja Plus. Młodzi ludzie, którzy każdych wakacji wyjeżdżają do różnych zakątków naszego kraju, aby tam opowiadać Ewangelię o Jezusie Chrystusie swoim rówieśnikom i nie tylko. W Kościele można powiedzieć, że jestem od zawsze, ale nie od zawsze byłem osobą pojednaną z Bogiem. Ale zanim zaczniemy jeszcze usługiwanie, chciałbym, żebyśmy króciutko się pomodlili i otworzyli nasze serca na to, co Bóg ma dla nas dzisiaj przygotowane. Co wy na to? Uważacie, że to dobry pomysł? Amen. Amen. Powstańmy. I zachęcam nas do takiej zielonoświątkowej, gorliwej modlitwy. Słuchajcie. Panie Jezu, dziękujemy Tobie za dzisiejszy dzień, za Twoją łaskę, za Twoje prowadzenie. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś na tym miejscu. I ja w tej chwili błogosławię każdą osobę, Panie. My otwieramy nasze serce na Twoje słowo. Otwieramy, Boże, nasze uszy, aby słuchać, nasze oczy, aby widzieć i nasze serce, aby czuć Ciebie, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci za ten przywilej, Panie, że możemy dzisiaj tutaj być na tym miejscu. I ja dziękuję Ci za Twoje błogosławieństwo dla nas. Tobie niech będzie chwała, cześć i uwielbienie. Amen. Amen. Słuchajcie, tak jak stoimy, możesz odwrócić się do sąsiada i powiedzieć mu coś miłego. O, myślałem, że będzie większy entuzjazm. Widzę, że nasze wykłady są nagrywane, a więc też witamy wszystkich przed telewizorami. Niech was Bóg błogosławi. Cieszymy się, że wybraliście dzisiaj tą opcję dla swojego duchowego rozwoju. Jak się czujecie, kochani? Bardzo dobrze. Niektórzy odpowiadają bardzo dobrze, a inni patrzą na zegarki i mówią, dobra, kiedy się skończy, bo już kawa z żył wyparowała. Dzisiaj rano wstałem o godzinie 5, aby wyruszyć tutaj do was. Trasa jest bardzo ładna, elegancka, ale muszę wam powiedzieć, że dzisiaj doznałem Bożego cudu. I chcę powiedzieć, że Bóg działa również kiedy my śpimy, Bóg działa również kiedy jedziemy samochodem, Bóg działa. Przez kilka ostatnich dni byłem bardzo chory. Przeziębienie, które złapałem, było chyba jedne z największych w moim życiu. Ogólnie rzadko choruję, ale przychodzi taki czas, gdzie raz do roku, raz na kilka lat gdzieś coś mnie dopadnie i wtedy jestem naprawdę nie do życia. I wczoraj wieczorem odwołałem wszystkie spotkania, przeleżałem cały
dzień, wcześniej również dzień przeleżałem, ale stan mój się nie poprawiał, powiem więcej, pogarszał się. Gorączka się podnosiła, a nos miałem całkowicie zatkany, nie do życia. Miałem taką myśl, aby zadzwonić do organizatorów i powiedzieć, słuchajcie, trudno, choroba. Wybaczcie, musicie sobie poradzić jakoś, no przepraszam bardzo. A niektórzy z moich znajomych zachęcali mnie, abym tak uczynił. Bardzo ciekawą mieli strategię w tym. Przecież jesteś pastorem, musisz wyzdrowieć, zadbaj o siebie, zajmij się sobą, wiesz, usługujesz innym, teraz czas, żeby inni tobie usłużyli. Ale coś w moim sercu nie zgadzało się na tego typu argumentację. Coś w moim sercu mówiło, nie tak powinno być. I wczoraj wieczorem, wbrew swojej woli, poszedłem na takie spotkanie, chory i w gorączce, na którym było wielu pastorów i liderów z Wrocławia, z różnych zborów i społeczności. Temat dotyczył w ogóle nie uzdrowienia i w ogóle nie modlili się tam o uzdrowienie. Po prostu były to warsztaty mające na celu zachęcić nas do przejścia przez zmianę. Zmianę w naszej pracy, zmianę w naszym życiu, ogólnie pojętą zmianę. Był to bardzo dobry czas, skończyły się te warsztaty, pomodliliśmy się i wróciłem do domu i tak się zastanawiałem, Boże, dlaczego ja ten głos słyszałem, aby tam być. Poszedłem spać, ale już wtedy postanowiłem, że nigdzie nic nie odwołuję, ale po prostu jadę. Wstaję o 5:00, moja żona mówi, Bartek, chcesz, nastawię zegarek, ale i tak wiem, że nie pojedziesz. Więc nastawiła zegarek, wiecie, coś się stało. Wstałem rano, ubrałem się, spakowałem, wszedłem do auta, przyjechałem tutaj, wyszedłem z parkingu i uświadomiłem sobie, że nie brałem leków ani żadnych kropli. I mogę dzisiaj stać, nie mam gorączki, jeszcze gdzieś tam troszeczkę mnie zatyka, ale mogę stać w pełni sił. Bóg jest tym, który nas uzdrawia. Bóg jest tym, który nas dotyka. Bóg jest tym, który wytycza nam cele w życiu i On daje nam wszystko do tego, abyśmy mogli je zrealizować. Jeżeli Bożą wolą jest to, abyś był dzisiaj tutaj, to On uczynił wszystko w twoim życiu, abyś ty dzisiaj tutaj był. On dotknął się ludzi, którzy są wokół ciebie. On dotknął się twojego ciała. On dotknął się okoliczności, w których byłeś, abyś mógł zostawić miejsce, w którym byłeś i przyjechać dzisiaj tutaj. On jest tym, który nas wzmacnia, On jest tym, który nas uzdrawia i wiecie co? Jestem Bogu wdzięczny za to. Jestem Bogu wdzięczny za to, że możemy modlić się o ludzi, możemy modlić się do Niego i w XXI wieku, tak, w XXI wieku doświadczać cudów na własnej skórze o tych, o których czytamy w Słowie Bożym. Drogi słuchaczu, którzy może jesteś teraz przed telewizorem z nami, chcę ci powiedzieć, że Bóg jest realny w naszym życiu i nie mówimy tego na podstawie tego, co usłyszeliśmy, nie mówię tego na podstawie książek, które przeczytałem, nie mówię tego na podstawie kultury, w której żyję albo tego, co rodzice mi przekazali, nie mówię tego na podstawie tradycji usłyszanej, ale chcę ci o tym powiedzieć, bo doświadczyłem na własnej skórze tego. Nie ma nic piękniejszego dla was, drodzy przyjaciele, niż ci, którzy są wokół nas, którzy kiedyś byli uzależnieni, a dzisiaj żyją wolnym życiem. Którzy kiedyś zmagali się z problemem uzależnienia od narkotyków, a dzisiaj są wolnymi w Chrystusie. Patrzycie na nich i mówicie, jest to możliwe. Jest to możliwe. Nie dlatego tak mi się wydaje. Nie dlatego, że mam pobożne życzenie. Nie dlatego, że ktoś mi o tym powiedział, ale dlatego, że mogę oglądać to na własne oczy. Jestem Bogu wdzięczny za Kościół, jestem Bogu wdzięczny za ludzi, którzy w swoim środowisku, w którym są przykładem Bożego działania. Są przykładem Bożego działania. Ewangelia nieczytana przestaje być Ewangelią. Świadectwo nieskładane przestaje mieć moc. Nie ma mocy. Wiecie, każdy z nas zastanawia się, ale co ja mogę powiedzieć ludziom? O czym mogę zaświadczyć? Zawsze młodych ludzi uczymy. Mów o tym, co Bóg dotknął się w twoim życiu. Czego Bóg dokonał w twoim życiu. Co Bóg uczynił w twoim życiu. Niech to będzie świadectwo dla ludzi. I niektórzy mówią, słuchaj, ale Bóg nic nie uczynił w moim życiu. No więc zacznij przeżywać Go osobiście. Zacznij do Niego się modlić o uzdrowienie. Zacznij prosić Go o to, aby Bóg zmienił twoje życie. Drodzy przyjaciele, którzy jesteście dzisiaj tutaj po raz pierwszy,
jeżeli nie poprosisz Pana Boga o przemianę, ta przemiana nie spadnie na ciebie tak o. Z Panem Bogiem nie jest jak w totolotka. Gra się z nadzieją, że coś tam się ugra, a i tak się nic nie ugra. Z Panem Bogiem to nie jest tak jak z totolotkiem, że jedna osoba na ileś tam milionów wygrywa. Ale kiedy przychodzisz do Boga, prosisz Go o pomoc, Bóg wyciąga swoją pomocną dłoń i tą pomoc Tobie okazuje. Jestem o tym przekonany. I nie mówię tego, dlatego że tak mi się wydaje. Ale mówię o tym, dlatego że moja rodzina, w której się wychowałem, moja rodzina, w której jestem teraz i którą tworzę, o tym świadczą i tego doświadczają. Każdego dnia. Każdego dnia. Bóg jest dobry. Amen. Odwróć się do sąsiada, powiedz mu, że Bóg jest dobry, bo on chyba nie usłyszał. Moja podróż z Bogiem zaczęła się, gdy miałem 17 lat. Znacie mojego ojca, znacie jego świadectwo i wiecie, że był to łobuz. Był młodym człowiekiem, który miał problem z uzależnieniem. Był łobuzem, któremu ktoś gdzieś kiedyś opowiadał o Bogu. Wręczył małą ulotkę i powiedział, słuchaj, Bóg jest realny. Mój ojciec na początku chciał pobić tego kogoś, kto mu mówił o Bogu. Znacie tą historię, niektórzy z nas wiedzą, bo zadawać zaczął pytania, a gdzie był Bóg, gdy nieszczęścia dotykały moją rodzinę? A gdzie był Bóg, gdy nieszczęścia dotykały mnie? A gdzie był Bóg, gdy nieszczęścia dotykały wszystkich dookoła? Ale pomyślał sobie w swoim uzależnieniu, że skoro dali mu taką ulotkę, to może jak tam pójdzie, to mu parę złotych na wino dadzą. Więc to go motywowało do tego, aby pójść na takie zgromadzenie, na takie spotkanie, na którym my dzisiaj jesteśmy, bardzo podobne. W Bydgoszczy, w kościele. I tam, gdy zaczął słyszeć o tym, jaki Bóg jest, i nie tylko słyszeć, ale również doświadczać w swoim życiu, pojednał się z Bogiem, nawrócił się i jego życie zaczęło się zmieniać. Też gdy wrócił do domu i powiedział, że teraz wszystko będzie inaczej swojej żonie, mojej mamie, bo Bóg go zbawił, to moja mama go wyśmiała i powiedziała, przestań przynajmniej na Boga się powoływać. Przestań. Ale po roku zobaczyła, że jego słowa mają podstawę, że jego życie się zmieniło, że stał się innym człowiekiem i pomyślała sobie, ja również tego Boga chcę poznać, który zmienił mojego męża. I przyszła na podobne spotkanie, na którym mamy dzisiaj, usłyszała o Bogu i doświadczyła Go osobiście. I moja rodzina zaczęła zupełnie inne życie. Kiedyś mieszkali w garażu. Ja już też wychowywałem się tam w tym garażu. Byłem małym chłopcem, dopiero co się urodziłem. Tam w tym garażu. A później przeszli do innego miejsca. A później przeszli do innego miejsca. A dzisiaj, po 30 paru latach, mój tata jest pastorem. Jest prezbiterem w kościele. Założył ośrodek dla osób uzależnionych, przez którego... Przez ostatnie 20 lat przeszło grubo ponad 1500 ludzi. O kilkuset możemy dzisiaj mówić, że są wolni i żyją chrześcijańskim życiem. Jest pastorem w Legnicy, a ja dzisiaj również mogę kontynuować to dzieło. Przekleństwo zostało złamane. Ale to, że mój ojciec się nawrócił, wcale nie oznaczało zbawienia w moim życiu. Nikt nie zbawi ciebie zaocznie. Dzisiaj ludzie myślą, że skoro w swojej rodzinie mają duchownego, pastora, księdza, to mogą robić co chcą, bo on się będzie wstawiał za nimi. Zbawienie jest bardzo indywidualną sprawą i personalną. Owszem, rodzice są dla nas przykładem, złym albo dobrym. Można być złym przykładem dla swoich dzieci. W kościołach dzisiaj się naucza na temat tego, aby rodzice byli dobrym przykładem dla swoich dzieci, aby nie rozgoryczali swoich dzieci, aby aby rodzice byli tymi, którzy przekazują tą piękną historię o Panu Jezusie Chrystusie w następne pokolenia. I to jest piękne i to jest wspaniałe. Moi rodzice przekazywali tą historię, ale ja musiałem ją przeżyć osobiście, mając 17 lat. Mój stan życia wyglądał tak, że mówiono, tata nawraca, a syn odwraca. A gdy ojciec był zapraszany na ewangelizację, to pytano się go, a przyjedziesz z synem czy nie, bo lepiej nie. Bo potrafiłem zebrać innych młodych ludzi i kiedy oni głosili słowo, to my byliśmy na różnego rodzaju imprezach.
a później wieczorami szukano nas. Po różnych barach i po różnych miejscach. Miałem przyjemność przez rok czasu. Miałem przez rok czasu możliwość poznania ludzi, których nie powinienem poznać ze świata przestępczego. Przez rok paliłem marihuanę. Ale w kościele uśmiechałem się do wszystkich. Żyłem w świecie, a jednocześnie grałem pięknie na gitarze. Można ściemniać ludzi dookoła, ale nie ściemnisz Boga Wszechmogącego. Możesz oszukiwać swoją rodzinę, możesz oszukiwać swoje dzieci, możesz oszukiwać ludzi dookoła, ale nie oszukasz Boga Wszechmogącego i nie jesteś w stanie oszukać sam siebie. Chociaż gdy człowiek żyje długo w kłamstwie, zaczyna w to kłamstwo wierzyć. I bardzo później ciężko jest wyjść z tego stanu. Dziękuję wam bardzo, że jesteście dzisiaj na tym miejscu, dlatego że to, że wybraliście to miejsce i wy, drodzy słuchacze, przed telewizorami, to, że wybraliście dzisiaj ten wykład, świadczy o tym, że zaakceptowaliście miejsce, w którym jesteście w życiu, że potrzebujecie pomocy. I ja również potrzebowałem pomocy. I w tamtym dniu, gdy 17 lat temu była to noc sylwestrowa, zdałem sobie sprawę z tego, że jeśli dalej będę żył tak, jak żyję, do niczego w życiu nie dojdę. Miałem nie zdać szkoły zawodowej, bo przecież nie poszedłem do dobrej szkoły średniej, dlatego że byłem słabym uczniem. A dlaczego byłem słabym uczniem? Bo chciałem wszystkim udowodnić, że ja jestem taki bardzo fajny. Więc jak oni napili się butelkę piwa, to ja musiałem dwie. Więc jak oni zaczęli przeklinać, to ja musiałem dwa razy mocniej przeklinać. W szkole zawodowej poznałem tych nieciekawych ludzi, doświadczyłem tych nieciekawych rzeczy i zdałem sobie sprawę z tego, że moje życie się stacza. I wtedy w kulturze protestanckiej jest bardzo często tak, że pastorzy ze swoimi rodzinami mieszkają bardzo blisko kościoła albo wręcz na plebanii. I my tak mieszkaliśmy również. Więc tego dnia, gdy wszyscy się bawili, ja z mojego domu w kapciach zszedłem do pustej kaplicy, do pustego kościoła. I tam, w tym kościele, gdy nie było żadnych ludzi, wołałem do Boga i mówiłem Mu, jeśli jesteś i jeśli to, o czym moi rodzice mówią, jest prawdą, proszę Cię, zmień moje życie. Miesiąc po tej modlitwie moi znajomi przyszli do mnie i mówią tak, Bartek, co się stało? Ja mówię, ale o co wam chodzi? Przestałeś przeklinać. O, naprawdę? Ty, no nawet nie wiedziałem o tym. Moja znajoma przeszła i mówi, słuchaj, Bartku, co się stało? Obraziłeś się na mnie? Przestałeś już do mnie przychodzić? Przestałeś chodzić razem ze mną na różnego rodzaju imprezy? No i jakoś już nie popalasz ze mną tak jak do tej pory. Mówię, wiesz, no nie mam pojęcia, no pewnie byłem chory. I gdy wracałem do domu, zdałem sobie sprawę z tego, że przecież przed miesiącem wołałem do Boga Wszechmogącego, aby zmienił moje życie, bo ja sam nie byłem w stanie i oto doświadczam tej zmiany osobiście na moim życiu. Ja starałem się nie przeklinać, ja starałem się nie palić, ja starałem się nie robić tego, ale mi nie wychodziło. A oto Bóg Wszechmogący dał tą siłę. Wiecie, pewne rzeczy zostały zabrane mi z życia tego. I dlatego dzisiaj mogę powiedzieć, Bóg jest w stanie uwolnić cię z najcięższego uzależnienia. Jest w stanie uwolnić cię z największego przekleństwa. Jest w stanie uwolnić cię i wyciągnąć cię z najgłębszego bagna, z największej ciemności. Jest w stanie dotknąć się twojego życia, wybaczyć ci najgorszy grzech. Jest w stanie zmienić cię od tak. Jest w stanie to uczynić, bo On jest wszechmogący. Amen. Amen. Słuchajcie, jakoś słabo odpowiadacie normalnie. Amen. O, jest. Wy przed telewizorami również możecie powiedzieć teraz amen, jeśli się zgadzacie. W kulturze protestanckiej słowo amen nie oznacza końca. Ono dosłownie oznacza niech tak się stanie, niech tak będzie. Zgadzamy się z tym. Więc kiedy jesteście, kochani, w protestanckich kościołach, w kościołach o charakterze ewangelikalnym i słyszycie, jak pastor głosi, a ktoś z sali krzyczy amen, to wcale nie chodzi o to, żeby już, że się pastora ponagla, żeby kończył. Ale jest to taka aprobata dla tego,
co mówi. Kochani, otwórzmy Słowo Boże, bo ono ma potężny ładunek Bożej inspiracji, Bożego głosu, Bożego natchnienia i namaszczenia. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział. Jest to bardzo ciekawa historia uzdrowienia pewnych ludzi. A gdy Jezus powrócił, przyjął Go lud. Wszyscy Go bowiem oczekiwali. A oto przyszedł mąż imieniem Jair, który był przełożonym synagogi i padł do nóg Jezusa i prosił Go, aby wstąpił do Jego domu, gdyż miał córkę, jedynaczkę, w wieku około 12 lat, a ta umierała. A gdy on szedł, tłum cisnął się do Niego, a niewiasta, która miała krwotok i od 12 lat i na lekarzy wydała całe swoje mienie, a nikt nie mógł jej uleczyć, podszedłszy z tyłu, dotknęła się kraju szaty Jego i natychmiast ustał jej krwotok. I rzekł Jezus, kto się mnie dotknął? A gdy wszyscy się zapierali, rzekł Piotr, mistrzu, tłumy cisną się do Ciebie i tłoczą. Jezus zaś rzekł, dotknął się mnie ktoś, poczułem bowiem, że moc wyszła ze mnie. A niewiasta, spostrzegłszy, że się nie może ukryć, podeszła z drżeniem i padłszy przed Nim, oznajmiła przed całym ludem, z jakiego powodu się Go dotknęła. I natychmiast została uleczona. On zaś rzekł do niej, córko, wiara Twoja uzdrowiła Cię, idź w pokoju. Gdy on jeszcze mówił, nadszedł ktoś od przełożonego synagogi, mówiąc, umarła córka Twoja, nie truć już nauczyciela. Jezus zaś, usłyszawszy to, odpowiedział mu, nie bój się, tylko wierz, a będzie uzdrowiona. I przyszedłszy przed dom, nie pozwolił nikomu wejść z sobą, tylko Piotrowi, Janowi, Jakubowi i ojcu i matce dziecka. A wszyscy płakali i żałowali jej. On zaś rzekł, nie płaczcie, nie umarła, lecz śpi. I wyśmiali go, bo wiedzieli, że umarła. On zaś, ująwszy ją za rękę, zawołał głośno, dziewczynko, wstań. I powrócił duch jej i zaraz wstała, a on polecił, aby dano jej jeść. I wpadli w osłupienie jej rodzice, on zaś przykazał im, by nikomu nie mówili o tym, co się stało. Historia niesamowita, prawda? Czytamy o człowieku, który przyszedł do Pana Jezusa Chrystusa z bardzo pilną sprawą. Kochani, kto z was dzisiaj ma taką bardzo pilną sprawę, aby przyjść do Boga? Oj! Jest tyle osób, że chyba trzeba w kolejkę się ustawić. Jest to błędne myślenie. W kolejkę możesz ustawić się, jak idziesz do ZUS-u, albo do urzędu skarbowego, albo do urzędu miasta. Wiecie, gdy chcemy załatwić jakąś sprawę w miastach, w urzędach, podchodzimy nie do człowieka, ale do takiego pudełka, do takiego automatu. Tam na tym automacie jest napisana forma, z jaką treść, z jaką chcemy przyjść, sprawa, z jaką chcemy, o której chcemy porozmawiać z urzędnikiem. Naciskamy odpowiedni guzik, później wyciąga się karteczkę i tam jest numerek. Nie wiem czemu ja zawsze wybieram ten numerek, który jest na końcu. Za każdym razem ustawiam je to na koniec kolejki, a przede mną jest masę ludzi. Jakbym nie mógł wylosować innego numerka. I uważa się, że jest to sprawiedliwe. I uważa się, że jest to dobre. To jest sprawiedliwe, aby czekać na swoją kolej. Boża sprawiedliwość nie jest taka jak ludzka. Boża sprawiedliwość nie ustawia nas w kolejkę, ale Bóg jest wszechmogący i każdy z nas dostaje numer jeden. Każdy z nas dostaje numer jeden i okienko zawsze jest puste specjalnie dla nas i tylko dla nas. To jest Boża sprawiedliwość. Tak powinny wyglądać urzędy w naszym mieście. Tak powinny wyglądać urzędy w naszym kraju. Gdy wchodzisz, od razu czekają na ciebie ludzie z uśmiechniętą twarzą i z chęcią pomocy. Bardzo często już tak jest. Nasz kraj się zmienia, ale w wielu przypadkach jeszcze... Wydaje mi się, że gdybym przyszedł z suchą krakowską, szybciej bym załatwił daną sprawę. Żyjemy w XXI wieku, a jeszcze czasami żyjemy w zupełnie innej mentalności. Ale kochani, to co mówię może jest zabawne, ale czy my też tak nie traktujemy Boga? Czy nieraz nie traktujemy Go w taki sposób, Boże, mam pilną sprawę, ale nic się nie stanie, jak mnie nie wysłuchasz. Pewnie są inni ważniejsi. Pewnie masz inne rzeczy do zrobienia. Z jednej strony wierzymy, że jest wszechmogący, a z drugiej strony w naszej mentalności ograniczamy Jego wszechmoc. Z jednej strony mówimy, że jest uzdrowieniem, a z drugiej strony ograniczamy Jego moc.
z jednej strony mówimy, że On może dzisiaj to uczynić, a z drugiej strony już tłumaczymy się, dlaczego dzisiaj dlaczego dzisiaj nie uzdrowił. Jesteśmy tutaj na tym miejscu, aby zmieniło się coś w naszym życiu. Może niektórzy z was przyjechali tutaj, bo nie mieli nic lepszego do roboty. Może niektórzy, widzę, że są takie osoby. Może niektórzy z was przyjechali tutaj z czystej ciekawości na zasadzie, zobaczymy, co ten młody powie. Porównamy go z jego ojcem. Moim ojcem jest Ojciec Niebieski. A następnie Marek Tomczyński. Jestem dumny z tego, że mogę być synem swojego ojca. Ale dzisiaj nie o to chodzi, aby porównywać. Ale dzisiaj chodzi o to, aby doświadczyć Boga Wszechmogącego. Dzisiaj jesteśmy tutaj wszyscy po to, aby doświadczyć. Czy tego chcesz, czy nie, zostałeś złapany w pułapkę i jesteś tutaj na tym miejscu, musisz mnie wysłuchać. A ja uczynię wszystko, żebyś mógł mnie wysłuchać, nawet jak trzeba będzie czasami cię obudzić. Ostatnio słyszałem taką dygresję, sobie pozwolę. Pewien człowiek cały czas zasypiał podczas kazania swojego pastora i w końcu pastor do niego podszedł i mówi: dlaczego ciągle tak śpisz? Zostań w domu, po co przychodzisz? Ale pastorze, jak pastor głosi, to mi jest tak dobrze. Tak błogo, ja wtedy tak dobrze się czuję. No i tak jakoś zasypiam. Kochani, kobieta, która przez 12 lat była chora na krwotok, czytamy o niej tylko w jednym zdaniu. 12 lat była chora na krwotok. Krwotok jest podobną chorobą jak uzależnienie, jak trąd, jak jakaś nieuleczalna inna choroba, której końcem jest śmierć. Uzależnienie kończy się śmiercią. Trąd kończy się śmiercią. I w tamtych czasach ta choroba, krwotok, kończyły się śmiercią. Dlaczego krwotok podobny jest do uzależnienia? Dlatego, że ta choroba powodowała, że ta kobieta była zaliczana do marginesu społecznego. Ta choroba powodowała, że ludzie się od niej odwracali, a ona nie mogła występować w niektórych miejscach. Ta choroba spowodowała, że ta kobieta, ukrywając się, przyszła do Jezusa Chrystusa nie dlatego, że była taka pokorna, ale dlatego, że groziła jej śmierć, gdyby ludzie rozpoznali, że oto ta, która ma krwotok, przyszła i dotyka się i porusza się normalnie w tłumie. To był czas, w którym ludzie, którzy takie choroby mieli, nie mogli wchodzić do miast, nie mogli normalnie żyć, nie mogli mieć normalnych rodzin. Szukali miejsc najciemniejszych, bezludnych, tam, gdzie dobrze się czuli. Skazywani byli na śmierć w ten sposób, a gdy przemieszczali się po drogach publicznych, musieli z daleka krzyczeć o swojej chorobie tak, żeby każdy ich słyszał i żeby ludzie mogli omijać ich z daleka. Czy to nie jest podobne do uzależnienia? Szukamy najciemniejszych miejsc, abyśmy mogli tam schować się z naszą chorobą. Czy to nie jest podobne do uzależnienia? Zostajemy zepchnięci na margines społeczny. Rodzina nie chce mieć z nami nic wspólnego. Zaczynamy być spychani na obrzeża miasta, na obrzeża marginesu, na obrzeża rodziny, aż kończy się to wyrzuceniem z normalnego publicznego życia, z normalnego funkcjonowania rodziny. Jest to okrutna choroba. I ta kobieta przez 12 lat chorowała. Przez 12 lat próbowała wyjść z tej choroby. I jej się nie powodziło, wręcz przeciwnie, jej stan był gorszy. Ilu z was miało próby wyjścia z uzależnienia, które się nie powiodły? Znam człowieka, który miał ponad 40 prób wyjścia z uzależnienia i dopiero Bóg mu pomógł. 40 ponad razy próbował i nic się nie stało. Był uzależniony od alkoholu, był uzależniony od narkotyków. Gdy przyjechał do Janowic Wielkich, ciężko było z nim rozmawiać. Jego nogi miały potężne rany ze względu na wkucia. Jego ciało nosiło na sobie znamienia tej choroby. Psycholodzy
Terapeuci, rodzina, wszyscy próbowali mu pomóc, on sam sobie próbował pomóc i nikt mu nie był w stanie pomóc. Dopiero gdy poznał Boga Wszechmogącego, dopiero wtedy otrzymał pomoc. Stało się to może 11-12 lat temu w Janowicach Wielkich, a dzisiaj ten człowiek jest pastorem zboru w Janowicach Wielkich. Można? Można. Być może tutaj więcej takich pastorów siedzi na tym miejscu. Kto wie, kim będziesz w przyszłości? Prawdopodobnie ten, który dzisiaj przyprowadził cię na to miejsce, sam kiedyś był w twoim miejscu. I zdjęty litością, bo wie, jak to jest czuć ten ciężar, bo wie, jak to jest być w więzieniu uzależnienia, bo wie, jak to jest cierpieć, bo wie, co to znaczy stracić wszystko, bo wie, co to znaczy być na marginesie, bo wie, co to znaczy bać się o swoje życie. Opowiada ci o Jezusie i mówi: stary, nie ma dla ciebie lepszego miejsca. Kobieto, nie ma dla ciebie lepszego miejsca niż to, aby być przy Bogu. Tylko On jest w stanie cię uwolnić. Tylko On jest w stanie cię uzdrowić. Nie wmawiaj sobie kłamstw, że sam sobie dasz radę. Są to kłamstwa, które mają za zadanie odsunąć cię od Boga. W naszej polskiej mentalności drzemie takie diabelskie kłamstwo. Poradzisz sobie. Polacy umieją sobie poradzić. W każdych okolicznościach sobie poradzą. Masz dwie zdrowe ręce, poradzisz sobie. Ciekawe, w uzależnieniu to nie działa. Jest takie hasło, które powtarzamy: jak trwoga, to do Boga. Sięgamy po boskie środki interwencji dopiero wtedy, gdy toniemy. Dopiero wtedy, gdy już giniemy, zamiast sięgnąć po nie dużo, dużo wcześniej. Nie czekaj, aż zginiesz. Nie pozwól wrócić do swojego miasta, do swoich slumsów, do swoich przyjaciół, do swojego środowiska. Nie wracaj stąd tam sam. Zabierz ze sobą Boga i wróć do zupełnie innej rzeczywistości. Nie pozwalaj, aby ten stan, w którym jesteś, dłużej ciebie dotykał. Miałem 17 lat. I chociaż nie wiem i osobiście nie przeżyłem tego, co wy przeżyliście, co mój ojciec przeżył, to jednak wtedy wiedziałem, że nie chcę tego przeżywać. Chcę wołać do Boga już wtedy. Zawołałem do Boga już wtedy, bo nie chciałem tego przeżywać i Bóg wyrwał mnie z mocy ciemności. Bóg jest w stanie zmienić twoje życie w tej chwili, w tym momencie. Być może coś się dzieje w twoim życiu. Być może gdy teraz wołam, gdy krzyczę, gdy głoszę, coś się zaczyna dziać w twoim sercu. Być może już dłużej niż ta kobieta, ona 12 lat, a ty może już 20, może 30, może 40 lat. Chodzisz ze swoją chorobą. I przychodzą takie momenty, kiedy czujesz się tak dobrze, żebyś zwojował cały świat, ale tak naprawdę tych momentów jest coraz mniej, coraz więcej jest momentów, w których chodzisz, żeby tylko przetrwać. Alkohol i narkotyki już nie wystarczają na upojenie, ale żeby po prostu twój organizm mógł normalnie funkcjonować. Czy to jest więzienie, w którym chcesz przeżyć do końca swoje życie? Nie. Jest wolność. I ta kobieta zrozumiała, że lekarze jej nie pomogą. Że jej duchowi przywódcy jej nie pomogą. Że jej terapeuci nie pomogą. I najlepsza klinika jej nie pomoże. Że tylko Jezus jest w stanie jej pomóc i była gotowa zaryzykować własnym życiem, aby przyjść do Jezusa Chrystusa. Co my dzisiaj ryzykujemy, aby przyjść do Chrystusa? Być może opinie swojej rodziny, bo powiedzą: do jakichś tam sekciarzy idziesz. Tak się nachlałeś i naćpałeś, że ci odbiło, że już na Boga zaczynasz się powoływać. Jakieś zwidy masz, bo kto może z Bogiem rozmawiać? Wiecie, gdy ja mówię dzisiaj do normalnych ludzi, rozmawiam z Bogiem, oni patrzą na mnie i mówią: a relanium bierzesz? A żyjemy w kraju chrześcijańskim, w którym większość mówi o sobie, że wierzy w Boga. Ta kobieta rozumiała, że jej życie dalej nie ma sensu w tym stanie, a więc przyszła do Boga gotowa podjąć to ryzyko. Drogi przyjacielu, który może mnie dzisiaj oglądasz, czego się wstydzisz, czego się boisz?
aby przyjść do Boga, aby zapewnić swojemu życiu uzdrowienie. Co jest dla Ciebie ważniejsze? Aby Bóg zmienił Twoją sytuację, zmienił Ciebie, czy ważniejsza jest opinia ludzi, którzy nie są w stanie Ci pomóc? Co jest dla Ciebie ważniejsze? Wiecie, gdy przyszedłem do szkoły, gdy poszedłem później do szkoły, moje oceny się zmieniły. To była połowa trzeciej klasy szkoły zawodowej. Jakimś cudem zdałem do liceum. Nie wiem jak. A w liceum nawet w jednej klasie miałem czerwony pasek. To już było nie do uwierzenia. I to nie na tyłku. Jak to zazwyczaj za oceny miałem. A później mogłem zdać na studia. Poznać wspaniałą kobietę, założyć rodzinę i dzisiaj zachęcać młodych ludzi i nie tylko. Zachęcać po prostu ludzi, Polaków do tego, aby uwierzyli w Boga, bo On jest jedyną drogą, jedyną prawdą i jedynym życiem. Amen. Jestem tego świadomy. Jestem świadomy ludzi, przed którymi dzisiaj głoszę. Jestem Bogu wdzięczny za was. Jesteście jak cenne perły. Ostatnio oglądałem program o ludziach, którzy szukają szlachetnych kamieni. I tych szlachetnych kamieni szuka się w skałach, szuka się w glinie. Jest to trudna praca, trzeba się ubrudzić. Te kamienie, które odnajdują, dla mnie, dla laika z daleka, wyglądają jak zwykłe, bezwartościowe kamienie. Ale ci ludzie umieją rozpoznać, że jest to wartość, że jest to kamień szlachetny. I wy dzisiaj jesteście takimi kamieniami szlachetnymi. I są ludzie, którzy byli gotowi poświęcić, pogrzebać, pójść na dzielnicę. Pamiętam praktyki moje, gdy w Bielawie jeden z przyjaciół zaprosił mnie, abym poszedł na Melinę, która niedawno się spaliła i tam ludzie żyli. Wiecie, są dzisiaj w naszym kraju ludzie, którzy powiedzą, nie, 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 ja dziękuję, ja tam grzebać nie będę. Ale Pan Jezus właśnie w takim miejscu by się znalazł. Prawdopodobnie gdyby Pan Jezus dzisiaj przyszedł do Ustronia, nie byłoby Go tutaj teraz z nami, ale prawdopodobnie byłby, nie, dzisiaj z nami byłby. Jest z nami. Ale gdyby był jako człowiek, tak jak 2000 lat temu był, prawdopodobnie dzisiaj szukałby zgubionych na ulicy. Owszem, czasami głosił w synagodze. Owszem, gdy był w Jerozolimie, nawet w świątyni głosił. Ale zazwyczaj był między ludźmi na ulicy. Tam Go można było znaleźć. Tam można było o Nim usłyszeć. Tam można było z Nim porozmawiać. Tam był. Był w miejscach, gdzie ludzie Go potrzebowali. Gdzie ludzie... I my dzisiaj potrzebujemy Jezusa, amen? I On dzisiaj jest z nami. Ale drogi słuchaczu, On również jest z Tobą dzisiaj. W Twoim domu. On jest tam, gdzie Ty jesteś w tej chwili. On jest przy Tobie. Rozejrzyj się dookoła, może Go zobaczysz, może Go usłyszysz, może Go poczujesz. On jest dzisiaj dla nas. Bóg jest. 12 lat chora na krwotok. Dotknęła się szaty Jezusa i od razu została uzdrowiona. Kto z was w taki sposób dotknął się Jezusa i Jego życie zostało przemienione? Zobaczcie, zobaczcie ile rąk. Zobaczcie, ile rąk. Właśnie tak doświadczyło Chrystusa. Ale co z Jairem? Przecież Jair czeka ze swoim numerkiem. Jair czeka, a Jezus zajmuje się innymi ludźmi. Jair czeka, przystępuje z nogi na nogę. Mistrzu, no chodź już, no chodź już. No dobra, jest uzdrowiona, ale chodź do mnie, moja córka umiera. I oto w tym momencie przychodzą do niego jego znajomi i mówią, sorry, ale już po jabłkach. Koniec. Córka Twoja umarła. Wiem, jakie uczucie towarzyszy mężczyźnie, gdy dowiaduje się, że jego dziecko umarło. Znam ten moment, w którym idziemy do lekarza, pytamy się, czy wszystko jest okej, a lekarz patrzy na nas i mówi, ale serce nie bije. Panie Boże, co dalej? Myślę, że mój ojciec opowiadał o tym, jak również sam stracił dziecko. Lekarze powiedzieli, wszystko jest okej, żona urodziła, proszę przyjeżdżać. Okazało się, że było to kłamstwo. Że dziecko owszem urodziło się, żyło, ale po 11 godzinach zmarło.
Każdy z nas przeżył jakąś stratę w życiu. Alkohol, narkotyki powodują, że ta strata czasami jest niezauważalna. Tracimy rodziny i nawet o tym nie wiemy. Dopiero później dochodzi to do nas, że straciliśmy te rodziny. Tracimy życie, tracimy zdrowie. Śmierć przychodzi do nas z opóźnionym zapłonem, ale o tym nie wiemy. To inni rozpoznają, że jest jakiś problem wokół nas. Zazwyczaj w chorobie uzależnienia jest tak, że to inni przychodzą i mówią: słuchaj, coś jest nie tak. Coś jest nie tak z tobą. Weź się napraw. Przestań. A co ty będziesz mi gadać? I kiedy dochodzi do nas, że jest już za późno, że jesteśmy osobami chorymi, uzależnionymi, że potrzebujemy pomocy, zazwyczaj już jest za późno, bo straciliśmy pracę, straciliśmy rodzinę, straciliśmy dzieci, żonę męża, straciliśmy zdrowie. Zazwyczaj dowiadujemy się o tym i już jest za późno. Tak jak Jair poszedł do Jezusa Chrystusa z nadzieją, ale okazało się, że już jest za późno. Że już jest za późno. Już jest za późno. A wtedy, gdy widzimy błogosławieństwo w życiu innych ludzi, to jeszcze nas dobija. Bo tacy są Polacy. Jak kogoś dotyka nieszczęście, to jesteśmy w stanie to przetrawić, ale jak kogoś dotyka błogosławieństwo, a nas nie, k nam się to nie podoba. Dlatego tak mało świadectw słyszymy o tym z kazalnicy, gdy ktoś buduje nowy dom i wstaje przed zborem i mówi: chcę oddać Bogu chwałę, Bóg błogosławił mojemu życiu, mogę wybudować nowy dom. Wtedy patrzymy na niego: o, co się chwalisz? Ewangelii sukcesu mnie już nam głosił może jeszcze. Dlatego lepiej nam jest przyjąć, jak ktoś był na dnie i dzisiaj dorównał, niż że ktoś przeżywa jakieś błogosławieństwo. Widzicie, na tej sali w tej chwili są różne osoby. Jedne, które są u nas po raz pierwszy, ale są też tacy, którzy już przez wiele lat chodzą z Bogiem. Akurat te słowa są dla was. Boże, a czemu tam błogosławisz, a mi nie? Zamiast cieszyć się z tego, że Bóg błogosławi. Że Bóg błogosławi. Moja żona pół roku temu miała wypadek samochodowy, rozbiła auto na autostradzie, jadąc z prędkością 120 km na godzinę, z trójką dzieci, jeszcze mój szwagier był w środku. Pan Bóg zachował ich życie, nic im się nie stało, ale auto skasowane. O, jaka szkoda, pastorze, jaka szkoda, no, takie ładne niemieckie auto było. Jaka szkoda, no. Wiecie, ale Bóg się zatroszczył, Pan Bóg dał to auto i Pan Bóg je zreperował. Znaleźli się ludzie dobrej woli. Hanesy, górale, którzy tu w Ornontowicach naprawili mi to auto. Nie wzięli ani złotówki za to, a było doskrzętnie zrujnowane. I kiedy stanąłem przed zborem, powiedziałem: słuchajcie, chcę wam powiedzieć naprawdę, dziękuję wam za modlitwy. Pan Bóg naprawił mamy dzisiaj, nawet złotówki nie musieliśmy na to włożyć. To wiecie, to Kościół tak samo mówi: co się chwalisz? Co się chwalisz? A ja musiałem zapłacić. Oj, Polacy. Jair stoi w podobnej sytuacji. Czas miał na tą kobietę, ale dla mojej córki czasu nie miał. I my czasami tak myślimy, zapominając o tym, że Bóg jest wszechmogący. Że On jest nieograniczony ciałem. Że On jest nieograniczony czasem, choć nam wydaje się, że musimy długo czekać albo że Bóg nie wysłuchuje. Dla Niego to jest względne, zupełnie inaczej na to patrzy. On przychodzi do nas w odpowiednim czasie, z odpowiednimi narzędziami, bo to jest Bóg, a nie bezwonna masa. Będziemy mówić o Duchu Świętym. Czasami nam się wydaje, że Duch Święty tak tu wieje, a tu nie wieje. Tak jest z wiatrem i z masami powietrza. Duch Święty jest Bogiem. On ma plan dla naszego życia. On wie, w którym miejscu do Ciebie przyjść, z jakimi rzeczami do Ciebie przyjść i czy przyjść, czy nie. Bo to jest Bóg Wszechmogący, a nie jakaś bezwonna masa. I oto Jezus Chrystus, chociaż był ograniczony ciałem, bo wtedy był,
i jest, bo czytamy w Słowie Bożym, że w ciele do nieba poszedł. W ciele. Nie w duchu, ale w ciele poszedł do nieba. Jezus Chrystus za sprawą Ducha Świętego jest tutaj między nami. On jest pocieszycielem i dał nam pocieszyciela. Ducha prawdy, Ducha Świętego. I za sprawą Ducha Świętego dzieje się to, co się właśnie w tej chwili dzieje. I to właśnie w Duchu Świętym możemy powiedzieć, Jezus jest pośród nas. Jezus jest pośród nas. Bo o nich trzech nie można mówić jak o nich trzech, jeśli nie powiedzielibyśmy, że jest to jeden. Takie dziwne sformułowanie dla naszych telewizorów dzisiaj. Wiem, że wydaje się to dziwne i niezgłębione i takie ma być, dlatego że jest to Bóg Wszechmogący. Wszystkiego w Bogu nie jesteśmy w stanie pojąć. Ale nie może nam to przeszkadzać w tym, aby to przyjąć. Ja nie muszę rozumieć technologii wypieku pieczywa pszennego, żeby zjeść chleb. I ja nie muszę wiedzieć wszystkiego o Bogu, aby Go przyjąć do mojego serca. Aby doświadczyć Go w moim życiu. Aby On był ze mną. Aby doświadczać uzdrowienia, uwolnienia. Nie musisz wszystkiego o Nim wiedzieć. Nie musisz nabywać nie wiadomo jakiej mądrości o Bogu, aby móc zasłużyć sobie na Jego działanie w twoim życiu. On po prostu działa. I wystarczy, że to przyjmiesz. Jair wtedy zwątpił, ale Jezus mówi do niego, uwierz. Poszedł do niego, do domu i uzdrowił tą dziewczynkę, wzbudził ją z martwych i oddał Jairowi, pokazując w ten sam sposób, że on nie jest jak urzędnik, który każe nam czekać w kolejce, ale on jest Bogiem Wszechmogącym. Z takim Bogiem dzisiaj mamy do czynienia. Tego Boga dzisiaj będziemy wychwalać. O tym Bogu śpiewamy pieśni. I tego Boga będziemy chcieli dzisiaj nam wszystkim zaszczepić w serce. Wierzę w to, że po tych trzech dniach każda osoba, która przyjechała na to miejsce, wyjedzie pojednana z Bogiem. Przemieniona przez Niego. I już nigdy nie samotna, ale zawsze z Nim. Słowo Boże jest niesamowite. Słowo Boże, ono wskazuje nam na to, co jest najbardziej wartościowe. Drogi przyjacielu, czy jesteś gotów uwierzyć w tego Boga? Czy jesteś gotów pojednać się z Nim? Czy jesteś gotów dzisiaj zaryzykować i powiedzieć, Boże, zmień mnie! Boże, uzdrów mnie! Czy jesteś gotów podejść z pokorą, tak jak ta kobieta i dotknąć się Jego szaty? Czy jesteś gotów dzisiaj nie rezygnować z Niego i tak jak Jair oczekiwać cudów w swoim życiu? Czy jesteś gotów dzisiaj to uczynić? Jeżeli jesteś gotów to uczynić, czy możesz mi po prostu pomachać? Nic więcej? Jesteś gotów dzisiaj to uczynić? Jeżeli jesteś gotów wypróbować, że jesteś gotów przyjąć Go do swojego serca, to poproszę zespół, aby zaśpiewał jakąś pieśń dobrą. Ja myślę, że ta pieśń dziś rozrywa Bóg kajdany, jest jak najbardziej adekwatna do tego, co się w tej chwili tutaj dzieje. A wy, kochani, powstańcie. Jeżeli teraz oglądasz mnie, drogi przyjacielu, proszę Cię, abyś również w tej chwili pomodlił się własnymi słowami, poprosił Boga, aby przyszedł do Twojego życia. Kochani, jeżeli są osoby na tym miejscu, które pragną pojednania z Bogiem, pragną doświadczenia Jego cudów w swoim życiu, pragną tego, to gdy będziemy śpiewać tą pieśń, dziś rozrywa Bóg kajdany, proszę, podejdźcie tutaj do mnie, tam na chwileczkę. Nie będziemy robić z tego nie wiadomo jakiego show, ale po prostu przez chwilę chcę się z Tobą pomodlić, aby Bóg zamieszkał w Twoim życiu, aby Bóg zmienił Twoje życie. Panie Boże, dziękuję Tobie za dzisiejszy dzień. Dziękuję Tobie za Twoje słowo. Dziękuję Ci za to, że Ty, Panie, mówisz, że nie zostawiasz nas samych. Za to, że Ty, Panie, jesteś tym, który uwalnia. A teraz modlę się, Panie, o uwolnienie. Modlę się o uzdrowienie. Modlę się, Panie, o zbawienie na tym miejscu w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, ja wierzę w to, że Ty jesteś teraz tutaj. Panie, modlę się o naszych, Panie, telewidzów. Panie, tam, którzy są. Prosimy Cię, Boże, błogosław. Błogosław teraz każdego, kto nas słucha. Każdego, Panie, kto dzisiaj wyznaje Ciebie swoim Bogiem. Panie, błogosławimy teraz każdą osobę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.